Ula, przed rokiem było drugie miejsce w sprincie, w tym roku również drugie. Jesteś rozczarowana czy jednak zadowolona? Z jednej strony no jest to utrzymanie pozycji z tamtego roku, jeszcze można powiedzieć z dwóch lat wstecz. Wiadomo, pierwsza pozycja była dzisiaj najbardziej satysfakcjonująca, no ale niestety no, błąd taki malutki na wirażu, no i niestety dał drugą pozycję. A jak oceniasz ogólnie tą dzisiejszą rywalizację, począwszy od kwalifikacji, później po te ćwierćfinały, jak oceniasz każdy z tych biegów, który był najlepszy w Twoim wykonaniu na przykład? Jak dla mnie od kwalifikacji do finału było coraz lepiej, ogólnie z dyspozycją, ponieważ no jesteśmy po tej podróży i zmianie czasowej po Mistrzostwach Świata w USA i jest to bardzo odczuwalne, dlatego cieszę się, że no zdołało się podołać temu wysiłkowi, który po takiej podróży jest naprawdę dodatkowym jeszcze naciskiem i dodatkowym kłopotem. Gorzej się czujesz tutaj teraz w kraju czy na Mistrzostwach Świata? Jak w ogóle ocenisz tą aklimatyzację Twoją? No aklimatyzacja jest właśnie problematyczna teraz po tej podróży. Dopiero gdzieś w przyszłym tygodniu będzie to coraz lepiej. Wiadomo, jest to zmiana nie tylko strefy czasowej, ale też wysokości, gdzie po prostu przebywaliśmy na 1700. No i to też wpływa na wydolność. A jak oceniasz właśnie te Twoje starty? Na pewno spodziewałeś się więcej po występach Twoich w Park City. Jak tak na świeżo, na gorąco ocenisz? Ogólnie mówiąc, no, porównując nawet do zeszłego roku, czułam już, że to jednak no, nie idzie w dobrą stronę, że porównując zeszły rok, no, nie czuło się już tego, co powinno prawidłowo, jakby to powiedzieć, funkcjonować i iść do przodu. Miałam szansę, że wejdę, byłam pewna, że wejdę do 30, chociaż raz, a tu niestety człowiek się zawiódł i tej 30 nie było ani raz, gdzie nawet w sprincie, gdzie głównie patrzyłam tam swoją kolejność, nie udało się zaliczyć tej 30. No nic, jedynie głowa do góry, no i zacisnąć zęby i więcej motywacji z taką złością sportową na przyszły rok. Czyli co, ta Twoja dyspozycja jest jednak gorsza niż była w zeszłym roku? No stwierdzę, że tak, że jednak no jest, widać tą dyspozycję gorszą w tym roku, że nie jest to ukierunkowane tak, jakby w sumie mogło być. No ale no nic, to jest nauka na przyszłość i po prostu trzeba dążyć do tego, żeby w przyszłym roku było jeszcze lepiej. To jak myślisz, czego zabrakło właśnie w tych przygotowaniach, żeby właśnie ten sezon był jeszcze lepszy od tego poprzedniego? Bo tamten miniony rzeczywiście miałeś bardzo fajny. Wszystko tkwi w ułożeniu treningu, w dobraniu treningu do zawodnika, do jego predyspozycji, żeby po prostu wykorzystywać te jego umiejętności i żeby po prostu z roku na rok dokładać tych obciążeń. Wiadomo, niezbyt wiele, ale stopniowo, jak to powinno być. Mhm. Jakie plany macie na dalszą część sezonu? Co do dalszej części sezonu, no wiadomo, druga część Mistrzostw Polski. No i jak na razie, czy w Lahti będzie to po drodze, w moim przypadku, to zobaczymy. A jak ocenisz tutaj dzisiaj warunki, bo jednak w końcu od kilku lat mamy taką piękną zimę. Jak ocenisz właśnie przygotowanie tras? Dobrym pomysłem, który w końcu wypalił, jest to, że Mistrzostwa Polski, nasze krajowe, odbywają się tak jak w innych krajach, gdzie konkurencje biegowe są rozgrywane, czyli przed najważniejszą imprezą światową, czyli przed w tym roku odbywającymi się Mistrzostwami Świata Seniorów w Lahti. Także dobry sposób i dobry pomysł ze strony polskich organizatorów, że po prostu w tym roku poszliśmy w tą stronę, jak to A jak ocenisz dzisiejszą zwycięzczynię, Twoją młodszą koleżankę z tras biegowych? Młoda dziewczyna, fajnie widać, że idzie to u niej w dobrym kierunku, że dziewczyna myśli po prostu o trasie, nie jest to chaotyczne bieganie, tylko po prostu mądrze, przemyślane i no i żeby to umiała też wykorzystać na przyszłość. Okay, dzięki.